Dzień dobry, witam Pani Wojewodo. Dzień dobry, witam Państwa. Pani Wojewodo, kończy się kadencja nie tylko parlamentu, ale również i urzędów takich jak Urząd Wojewody. Proszę powiedzieć, z tych planów, które sobie Pani założyła na początku, przychodząc tutaj do tego urzędu, co się udało zrealizować, a czego z tych planów nie udało się zrealizować i dlaczego? No cóż, przychodziłam tutaj w momencie, kiedy pan premier powierzył mi misję pełnienia funkcji wojewody, z pewnymi ogólnymi zarysami, jak mam zamiar tę funkcję pełnić. Udało mi się zrealizować te zadania, powiedziałabym, w 100%. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, dzięki życzliwości wielu ludzi i firm. Moim założeniem było pełnienie tej funkcji w sposób pokojowy dla wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego, odpowiadanie na apele i zgłaszane problemy mieszkańców i również realizowanie zadań, które nie tylko wynikają z przepisów ustaw. Czteroletnia ta kadencja upłynęła pod znakiem przede wszystkim pracy administracyjnej, co jest wpisane w ustawę o wojewodzie i administracji wojewódzkiej. Po drugie, z kampanii, które prowadziłam dotyczące działań prozdrowotnych, bardzo sobie cenię te kampanie, ponieważ widzę, że przynoszą wymiar widoczny. I abstrahując od autorstwa tych kampanii, chciałabym, żeby one w mediach były dalej propagowane, ponieważ od tego zależy nasze zdrowie i życie, co tu dużo mówić. To były kampanie głównie prozdrowotne po to, żeby odsunąć jakby zarzut, że to są działania polityczne. Nie miałam takiego zamiaru. To myślę, że się w pełni udało. Bardzo ważnym zadaniem, które jest może dla przeciętnego mieszkańca nieistotne, ale tutaj urząd się borykał z tym od lat 11, to jest przekazanie budynku C1 na potrzeby pana marszałka i urzędu marszałkowskiego w sposób właścicielski, a więc taki, że jest on właścicielem tego budynku nieodwołalnie. No i myślę również, że z takich działań, które udało się zrobić, to co jest utrzymanie struktury urzędu, zarówno tej tkanki administracyjnej, a więc ludzkiej, jak również remontowej, w takim stanie, że przekażę bez wstydu następcy swemu. Nie udało się zrobić jednego, ale myślę, że to jest zadanie dla następcy. Poprawa właściwie całej infrastruktury tego budynku, który jest budynkiem budowanym w latach 70. i nie trzyma się zupełnie standardów, więc te remonty cząstkowe są tylko remontami cząstkowymi, a nie całościowymi. Moim marzeniem było wyburzenie wszystkiego w środku, zostawienie tylko ścian zewnętrznych i zrobienie jeszcze raz tego wszystkiego, co należało zrobić tak, jak to się dziś buduje. Pani Wojewodo, jest to, mam nadzieję, nasza ostatnia rozmowa z Panią jako wojewodą, ponieważ no, myślę, że Pani obejmie niebawem fotel senatorski w parlamencie. W związku z tym chciałem Panią zapytać, co chciałaby Pani na zakończenie tego cyklu rozmów, ponieważ rozmawialiśmy w miarę systematycznie i prawie 4 lata, przekazywała Pani różne informacje naszym widzom. Co chciałaby Pani na zakończenie widzom naszej telewizji, na zakończenie tej kadencji, swojego tutaj pobytu w tej kadencji powiedzieć? Dziękuję za tę możliwość wypowiedzi. Proszę Państwa, zwracam się do Państwa, do Was mieszkańców. Bardzo dziękuję za te czteroletnie cykliczne spotkania. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego z takim przesłaniem, że najważniejsza jest praca u podstaw, czyli to, co możemy zrobić w ramach własnych funkcji, własnych umiejętności, własnych zdolności. Nie patrzmy na to i nie próbujmy zbawiać całego świata. Ważne jest, co robimy w swoim środowisku. Kiedyś mądry kaznodzieja powiedział, jeśli nie masz klimatu dla swoich działań, stwarzaj mikroklimat, rób to, co jest możliwe. I takie jest moje życzenie. Zawsze starałam się tak czynić. Dziękuję Państwu za te 4 lata. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję pani za rozmowę i mamy nadzieję, że się będziemy w innych okolicznościach i w innym miejscu, ale jednak chyba spotykać jeszcze. No jeśli będzie takie życzenie pana redaktora, państwa, chętnie zawsze z państwem porozmawiam. Dziękuję. Dziękuję.